Przyjemnej podróży. Użycie broni dozwolone.
Skanuję identyfikator liczby.
Dostarczam ładunek. Wow, super! Jesteś! Spodziewałam się, że nie obędzie się bez paru rys, a tu proszę. Zarejestrujesz mnie? Ilekroć wspominam o tobie mojemu partnerowi, strasznie się nakręca i powtarza, że chce cię spotkać. Interesuje go też ta cała sieć chiralna. Totalnie się wkręcił. Ale ja wciąż nie jestem pewna, czy wszystko rozumiem. To znaczy, wydaje mi się, że chciałabym spróbować. Tylko bez żadnych dodatkowych zobowiązań, jeśli jest taka opcja. Jeśli jest, to mógłbyś to dla mnie załatwić? Sam Bridges. Witaj w naszym domku przy wodospadzie. Dzięki, że zajrzałeś. Zawsze chciałem cię poznać. Wiem, co sobie myślisz. Mam na głowie wydrę, czy jestem taki kudłaty? I to. Wiedziałeś, że wydry należą do łasicowatych? Mam w rodzinie jedną łasicę. Ale dość o moim bracie. Stary, ty to jesteś gość. A wiedziałeś, że wydry nie muszą wychodzić na ląd? Serio? Jedzą, śpią, a nawet rodzą się w wodzie. Wiesz, czego nie mogą zrobić w wodzie? Utonąć. Bo tak dobrze pływa. Pływają. Okej. Wow, śmiejesz się jeszcze mniej niż on. Ej, powinieneś to wziąć. Może ci się przydać. A, o mnie się nie martw. Nie jestem rozwydrzony. No weź. Rozwydrzony, czaisz? No przyznaj, że to mi wyszło. Ej, stary, od 12 lat nie miałem prawdziwej widowni. Przy okazji ten kaptur zrobiła własnoręcznie moja partnerka do cosplayu. Ma talent! I potrójne szwy. I prawdziwy jedwab. Jest cudowna. Ten, kto go nosi, bez strachu stawia czoła rzecznym prądom. Chyba, że boi się być zbyt sexy. Wow. Co? Serio? Dalej nic? Wiesz co? Trudno. Idź już. Idź, dobra? Może z rzeką się zaprzyjaźnisz. Pogadacie sobie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji. Wysyłam autonomicznego bota dostawczego.
użycie broni dozwolone.
już dobrze. Ktoś ma dobry humor. Skanuję identyfikator bliżej. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do szybkiego wyjazdu. Odkażanie kombinezonu. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges. Tylko się nie przemęczaj. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Wyrzutnia spoiwa strzela pociskami z klejem.
Wyrzutnia i pocisk są połączone przewodem, którym można następnie przyciągnąć cel. Ma spory udźwig. Przyciąga nawet kilkadziesiąt kilo naraz. Możesz nią zgarnąć ładunek na odległość. Na przykład sprzątnąć go sprzed nosa mułowi. Masz głowę na karku, więc z pewnością wymyślisz też inne zastosowania. Wystarczy tylko odrobina kreatywności. Rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. Dzień dobry, Sam. Pobieranie krwi zakończone. Dziękujemy za hojny dar.